Jako członek jury konkursu i również projektant, który prezentował dzisiaj na wybiegu swoją kolekcję, jak oceniasz poziom konkursu, jak oceniasz poziom uczestników? Nie mogę być obiektywny, bo sam przyczyniłem się do tego wyboru, natomiast uważam, że Złota Nitka trzyma się dzielnie wśród tylu konkursów, które odbywają się dzisiaj w Polsce. Mamy świetną dziesiątkę, która dzisiaj została zaprezentowana, plus 11 kolekcję, która była zaproszona. Ja jako finalista, bo nie laureat, niestety nie dostałem nigdy Złotej Nitki, cieszę się, że jestem tutaj i rzeczywiście, że młodzi polscy projektanci tak naprawdę widać, że są gotowi do tego, żeby wkroczyć i do sklepów i sprzedawać swoje rzeczy, i do magazynów i sesji zdjęciowych, ze względu na to, że są po prostu bardzo ciekawe. Ja się strasznie cieszę, że tu jestem faktycznie i cieszę się, że konkurs ma się dobrze. No, z sercem jestem z tym konkursem, naprawdę wiele lat z nim przeżyłam. I z takim dużym wzruszeniem to oglądam i z taką ogromną atencją i sympatią. I jeszcze dzisiaj honorowa Złota Nitka dla MMC, to też taki naprawdę dla mnie również wzruszający moment. Wszystko się złożyło w taki fajny pokaz, który z przyjemnością i obejrzałam i naprawdę kibicuję dalej konkursowi. Chciałabym Ci bardzo serdecznie pogratulować wygranej i chciałabym zapytać o Twoje plany na przyszłość. Jak zamierzasz wykorzystać przekazaną Ci kwotę i jakie masz dalej plany w związku ze swoją marką? Na pewno nagrodę chciałabym przeznaczyć na stworzenie nowej kolekcji, na jej promocję. Także to myślę z takim najważniejszą rzeczą, na którą chciałabym zainwestować. Jest Pani bardzo zapracowaną osobą. Jak spędza Pani czas wolny? Czy na przykład ceni sobie Pani hotele spa? Czy ma Pani okazję zwiedzać takie miejsca? Czy jest absolutnie poza napiętym grafikiem? Powiem tak, grafik mam napięty i pewnie w takim codziennym życiu jest trudno mi wyrwać się na moment w takie miejsca, ale raz do roku robię sobie długi urlop i wtedy faktycznie spa mi nie jest obce. I wtedy po pierwsze wyłączam telefon, a po drugie oddaję się różnym rytuałom i odpoczywam również dbając o swoje ciało. Także mam taki sposób raz do roku, robię sobie taką długą wycieczkę i wakacje od pracy.